wyglądam nietypowo jak na początek, bo to początek wyzwania o luksusowych stylizacjach stylu milionerów. No i właśnie widzicie, tak to wygląda. Oczywiście subscribe, zasubskrybuj kanał i wciśnijcie sobie przycisk powiadomień, żeby dostawać wiadomości o nowościach. I bardzo proszę o polubienie na filmiku, bo ten filmik będę nagrywać cały tydzień. Jak widzicie, jest ranek, właściwie bardziej południe, ale wczoraj byłam na festiwalu, na którym grał Wiktor i jest, no wiadomo, widać zmęczenie, długa droga, 3 godziny. Zaczynam od stylówki takiej domowej. Jak jestem w domu i mam po prostu chwilę i mam taki czas rano, że nie muszę się spieszyć, żeby już natychmiast się ubierać, to właśnie taka podomka z jedwabiu. To jest mój jedwabny japoński szlafroczek. Jak widzicie, jest bardzo fajny i właśnie ma taki kimonowy krój. Bardzo mi się podoba, jest superowy, jest cieniuśki. Bardzo, bardzo luksusowo się czuję w nim. No i pasuje do mojej sypialni. On tu w ogóle wisi cały czas. Możecie zobaczyć tu, o, z daleka trochę. No i tak sobie chodzę, po śniadaniu się oczywiście ubiorę i nagram dla Was krótki przerywnik, krótką nagryweczkę z już stylówką dzienną, ubraniem. No i może się trochę ogarnę, bo na razie włosy i brak makijażu i taki w ogóle strój. No i jestem bardzo ciekawa tego tygodnia, jak to się wszystko uda, jak będę się czuła nosząc same luksusowe i jedwabne rzeczy. Także trzymajcie kciuki. No i po południu kolejna nagrywka. Także pozdrawiam Was i do później. Witajcie kochani, już jest popołudnie i dzisiaj jestem w domu cały czas, dlatego że właśnie wczoraj wróciliśmy z festiwalu i jest troszkę zmęczenie dzisiaj. No i będę nagrywać przebitki, ale w zasadzie dzisiaj jestem całkowicie po domowemu. No oczywiście jest to wersja na bogato, czyli takie spodnie, powiedzmy, dresowe z wiskozy z jedwabiem, takiego weluru. Są bardzo, bardzo wygodne. Super się właśnie w tym czuję, bo one dają mega poczucie takiego luksusu i takiego przyjemnego dotyku, relaksu, są takie luźne. Mają tutaj gumę nawet. No i dlatego, żeby dodać troszeczkę szyku, tutaj jest taki paseczek srebrny dzisiaj założony z taką zawieszką. Fajnie to moim zdaniem wygląda, pasuje to. No i jedwabny top z koronką. W ogóle te topy mega Wam polecam. Jeśli znajdziecie gdzieś takie w lumpeksach, to kupujcie koniecznie właśnie jedwab z bawełną albo tego typu domieszki, są superowe, jest w tym przewiewnie i poza tym w ogóle takie ściągaczowe topy są nie tylko bardzo kobiece, podkreślają sylwetkę, ale też właśnie super wyszczuplają. To optycznie wyszczupla. Uwierzcie mi, jeżeli byście włożyli taki zwykły top i taki, to wyglądacie tak naprawdę no dużo, 20% szczuplej się wygląda w takim ściągaczowym ciuszku. Także polecam Wam bardzo i mam też takie sweterki, bluzeczki właśnie jedwabno-bawełniane, które są takie właśnie w takim ściągaczowym, stylu, powiedziałabym, z koronkami. Bardzo, bardzo lubię ten styl i on mi się też kojarzy właśnie z takim, z czymś takim, z takiej wyższej klasy. Także dzisiaj strój dresowy, ale luksusowy. Tymczasem do zobaczenia, pa! No i kochani, drugi dzień wyzwania. Troszkę już odespałam. No i jak widzicie, dzisiaj włoski jedwab, szlafroczek Lasenza i mam taką koszulkę. Tu kawałek Wam pokażę z jedwabiu. Taki jasny błękit. Fajne ma wykończenia też koronkowe. To jest też oczywiście wszystko jedwab naturalny. No i naprawdę to jest takie przyjemne, że mi się nie chce ubierać, serio. Ale po śniadanku się przebiorę już w normalny dzienny strój i coś dla Was jeszcze nagram w tym moim normalnej stylówce, a dzisiaj jadę też z przyjaciółką nagrywać, robić zdjęcia do wyzwania, do Wieliczki, także będzie fajny dzień, taki towarzysko-pracowy. Trochę się ochłodziło na polu i życzę Wam miłego tygodnia i miłej niedzieli, bo Wy to zobaczycie w niedzielę. Kochani, papa! Już zdążyłam się trochę ogarnąć, ale dzisiaj też jestem w domu, bo muszę troszeczkę tutaj
posprzątać, mam trochę roboty takiej domowej, przygotować stylówki, więc dopóki nie wyjdziemy z przyjaciółką do miasta robić te zdjęcia, to siedzę w takim, widzicie, znowu domowym stroju, inna wersja domowego, tym razem nie dres, tylko sukienka z jedwabiu. Jedwab z wiskozą to jest, ale to jest duży procent jedwabiu w tym materiale, nawet ta koronka. No i jest naprawdę superowo wygodna. Zobaczcie, to jest taka sukienka, gdzie koronka jest na wierzchu, natomiast pod spodem jest taka właśnie jedwabno-wiskozowa jakby haleczka. Bardzo mięciusieńkie to jest i to jest bardzo wygodny strój. Mam drugą jeszcze taką sukienkę, ja z taką pudrowo-różową, też z jedwabnym wierzchem. Jest też przesuper wygodna i to są moje takie ulubione sukienki właśnie domowe, czy domowe, czy może niekoniecznie do prac domowych, ale po prostu takie, że jest mi mega wygodnie, one w ogóle nic nie krępują ruchów, mogę w tym robić wszystko w domu, w ogrodzie, no i czuję się oczywiście luksusowo, bo wiadomo, materiał jest szlachetny, jest przyjemny, przewiewny. No i powiem Wam, że w tych strojach naprawdę czuję się super. Do tej pory cały czas noszę te, już drugi dzień, te takie super materiały i rzeczy, w których czuję się naprawdę ekskluzywnie. No i powiem Wam, że moje samopoczucie, moje jakby, moje ciało czuje się ekstra w tym. Ani razu się nie spociłam, nie było mi za gorąco, za zimno, także jest po prostu mega. Jedyny problem, że no nie mam tutaj ani ogrodnika, ani służby, więc dużo, dużo rzeczy w przeciwieństwie do milionerów muszę wykonywać sama, ale dzięki tym strojom jest mi jeszcze wygodniej. I wiecie co? Stwierdziłam, że nie ma sensu nosić jakichś dresów rozciągniętych, jakichś takich ciuchów, szmat do znoszenia, bo dużo człowiek spędza czasu w domu i zachęcam Was, zdobądźcie sobie takie wygodne, super komfortowe i fajne, ładne ciuszki domowe, inne niż na zewnątrz nosicie, ale właśnie, żeby w domu też czuć się luksusowo, żeby czuć się kobieco, żeby czuć się atrakcyjnie i w ogóle naprawdę w żadnej pracy, którą dzisiaj robię w domu ani w ogrodzie, taki strój mi nie przeszkadza, wręcz jest mi dużo, dużo bardziej wygodniej niż w jakichś jeansach czy w jakichś wytartych podkoszulkach. Przynajmniej do mnie to mega przemawia, no i naprawdę powiem Wam, że jestem super zadowolona i nie wiem, czy to nie stanie się u mnie nawykiem, że właśnie będę sobie w ten sposób trochę afirmować życiem, że zasługuję na to bogactwo, na wygodę i na komfort na co dzień. Taki luksus na co dzień. Także kochani, zobaczymy się wieczorem. Jeszcze postanowiłam Wam pokazać, tutaj siedzę sobie teraz na hamaczku na tarasie, pokazać Wam mój makijaż. Będę jeszcze troszeczkę go wzmacniać przed samymi zdjęciami, żeby on na zdjęciach wyszedł fajnie, wyraziście. Do tej sukienki dobrałam taki bardzo subtelny makijaż w takich pastelowych kolorach, troszkę niby jest koszary z takim perłowym, różowym, taki lekko rozświetlający. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Nie wiem, na ile to jest widoczne, ale, no, ale generalnie w ogóle będę robić cały czas taki minimalistyczny makijaż, ale, ale w takich eleganckich, stonowanych barwach. No oczywiście oprócz soboty, kiedy gram w teatrze, więc zobaczycie, jak wtedy się ubiorę. To będzie taka stylówka teatralna, bardziej ekstrawagancka na pewno. Także kochani, na razie, hej! No i witajcie wieczorem. Już jestem po zdjęciach. Skończyłyśmy pracę. Poszłyśmy na małą kolacyjkę jeszcze w Wieliczce, w centrum. Myślę, że bardzo fajnie poszły te zdjęcia. No tutaj dla zachęty taka mała przebitka będzie z naszych zdjęć. Może z tego się domyślicie, co to będzie za program, co to będzie za wyzwanie, a może nie. No zobaczymy. Kochani, no i już pomału się będę teraz relaksować wieczornie. Coś tam jeszcze też ogarnę sobie. Porządki, właśnie tutaj jestem w studio, bo właśnie widzicie, porządkuję te ciuchy, które używałam do stylówek. Trochę tutaj sobie próbowałam właśnie też jeszcze poporządkować moje rzeczy garderobiane. No i jest troszeczkę zimno, bo się ochłodziło dosyć sporo dziś wieczorem, no i dlatego na tą sukienkę, którą miałam w ciągu dnia,
jedwabną, też jedwabno-wiskozowana rzutka, którą uwielbiam, po prostu jest tak milutka, przyjemna, jest bardzo przytulna, to jest aksamit i to taki naturalny w dotyku. No i fajnie wygląda do tej szarej sukienki. I to jest właśnie takie typowo coś domowego, ale też takiego zmysłowego i przyprawiam je w dobry humor, bo to jest przecudowne w dotyku i można się tym tak właśnie owinąć, pooglądać sobie troszeczkę czegoś w telewizji czy na Netflixie, no i czuję się ekstra fajnie. Czuję się bardzo zrelaksowana w tych ciuchach i nie spodziewałam się, że aż tak... Tak będę lubiła te właśnie wszystkie luksusowe materiały tak na co dzień, bo jednak zazwyczaj to były takie rzeczy trochę na specjalną okazję, ale stwierdziłam, że chyba jednak warto zmienić filozofię i na co dzień się tak traktować luksusowo. Kochani, do jutra! Pa, pa! No i kochani, witajcie w trzecim dniu, tradycyjnie rano po domka, szlafroczek. Później będę się ubierać już na wyjście, a dzisiaj idziemy do restauracji z rodzinką z Hiszpanii. Więc dzisiaj będzie taki elegantszy outfit. No i dzisiaj szlafroczek, który widzieliście w holu ostatnio. Jedwab oczywiście, taki dłuższy z koronką. Śliczny jest naprawdę i taki już naprawdę bardzo... Bardzo szykowny, bardzo kobiecy, dłuższy, bo dzisiaj jest zimniej, wiecie? Dzisiaj w ogóle, widać nawet mokro, tam jest, słońca nie ma, chłodno na polu, więc odmiana w sumie miła. Do zobaczenia później, bye bye. Słuchajcie, kochani, jest już wieczór i dzisiaj zdołam nagrać tylko bardzo krótką wstaweczkę. Pokażę Wam tam zdjęcia przebitkowe, dzisiaj byliśmy na kolacji, na obiedzie kolacji pod wieczorku z rodziną. Taką najbliższą rodziną z Hiszpanii, kuzyni, ciocia z wujkiem. Było bardzo, bardzo miło. No i dzisiaj wybrałam taki strój, jedwabne spodnie, te spódnico-spodnie włoskie, które już znacie z innych moich programów. No i lniana bluzka, taka elegancka włoska właśnie w stylu włoskim. No i do tego miałam jeszcze torebeczkę Burberry, moją taką małą. Saszetko, torebkę. No i w ogóle było bardzo sympatycznie. No i tak, czułam się w tym stroju tak jak widać, elegancko, tak dyskretnie, szykownie, no i z klasą. No i oczywiście było mi super, bo spodnie są długie, dzisiaj jest trochę chłodno, ale one mają, jakby spód jest bardziej taki wiskozowy, wierzch jest jedwabny. No i jest wystarczająco w nich ciepło, bo wiecie, że jedwab ma takie właściwości termoregulacyjne, że nie jest w nim bardzo chłodno, a jak jest gorąco, to znowu jest dość przewiewny. No i oczywiście miałam na tym jeszcze sweterek, narzutkę, ale już teraz kończę, bo muszę iść spać, bo naprawdę jest bardzo późno i dlatego dzisiaj tylko te dwie krótkie przebiteczki, ale jutro nagram dla Was coś więcej i może jakieś dodatkowe więcej stylówek będzie niż dziś. Pa, kochani, dobranoc! Witajcie kochani, dzisiaj już czwarty dzień, dzisiaj jest środa, zaczęłam w niedzielę. No i wczoraj było trochę zimno, powiem Wam szczerze, jeszcze miałam pootwierane okna wieczorem. No i dlatego dzisiaj taka troszkę dłuższa piżamka z długim rękawem. Też z jedwabiu oczywiście, kiedyś też w holu ją pokazywałam. Już postaram się pokazać. Taka koszula z długim rękawem jakby. I do tego jedwabne spodnie, one są z Intimissimi, akurat te spodnie kiedyś kupiłam nowe. Bo czasami tam są jedwabne piżamy i to w outlecie w Modliniczce. Bardzo fajne, takie 3/4 długość, bardzo wygodne spodenki. No i oczywiście szlafroczek La Senza, włoski z jedwabiu. No i jak przystało na milionerkę, idę do domowego spa, kochani. Już Wam wszystko pokażę. Robię sobie kąpiel z ozonową, mam taką matę ozonującą do wanny. Będę sobie tutaj robić elegancko taką kąpiel bąbelkową z ozonem i zamierzam się zrelaksować i wypięknić oczywiście, zaraz będę też robić sobie potem paznokcie. Ja wiecie co, ja robię sobie paznokcie sama, to znaczy nie są to ani akryle, ani żadne hybrydy, nic takiego, po prostu maluję paznokcie
na sposób francuski, tak jak większość Francuzek, czyli po prostu lakierem takim jasno, bardzo jasno różowym, takim kolorze baleriny. Takim powiedziałabym prawie że przezroczystym, ale wyglądają wtedy bardzo schludnie i wbrew pozorom właśnie francuski wcale nie używają tak zwanego French manicure, jak coś to czyste, wypielęgnowane od spodu paznokcie, ale nie malują żadnych kresek sobie, tylko po prostu malują takim bardzo jasnym albo bezbarwnym lakierem, ewentualnie czerwonym. Kochani, do zobaczenia później, pokażę Wam kolejne moje stylówki dzisiaj. Jest takie wczesne popołudnie, jestem ubrana do wyjścia na małe zakupy. Właśnie się wybieram też do paczkomatu i tak po prostu na sekundkę wyskoczyć do Wieliczki. No i ubrałam się w jedwabną sukienkę. To jest taka bardzo nieformalna wersja stroju. Później pójdę do przyjaciółki na kawę i wtedy ubiorę się trochę tak bardziej, powiedzmy, bardziej wieczorowo. To nie będzie wieczorowe, ale takie troszkę eleganciej, żeby Wam po prostu pokazać trochę więcej tych stylówek luksusowych. No oczywiście to jest markowa sukienka z jedwabiu, czysty jedwab. Już widzieliście tą sukienkę u mnie, ona jest w takie przepiękne wzory, jakby trochę arabskie, z elementami turkusu, no i torebka, właściwie saszetka taka, mikro, w takich samych kolorach, do tego buciki, które tutaj do niektórych elementów stroju pasują, takie sandałki z odkrytym palcem, no i tak sobie wyglądam. Pół nieformalnie, ale sukienka jest z luksusowego materiału, więc superowo się czuję. Może cofnę jeszcze, żebyście zobaczyli całość, jak się uda. Niestety nie mogę nagrywać w studio, na tarasie jest zbyt brzydka pogoda w tej chwili. Zanosi się na deszcz, chociaż akurat wyszło słońce, jak zaczęłam to nagrywać na chwilkę. Na górze w moim studio znowu jest zbyt głośno, bo akurat jest próba zespołowa i no i nic tam nie słychać, więc jeszcze taka przebitka mnie tutaj, w tym romantycznym, starym lustrze. Właśnie taka Alicja po drugiej stronie lustra trochę ze mnie teraz w tej sukience, zgodzicie się? Dobra, do zobaczenia jeszcze wieczorem przed moim wyjściem do przyjaciółki w kolejnej stylóweczce. Wybieram się do przyjaciółki, będziemy jeszcze kontynuować sesję zdjęciową, którą dla Was przygotowuję. Przygotowujemy. No i dzisiaj mój outfit taki troszkę wizytowy, jest troszkę chłodniej teraz wieczorem, więc jedwabno bawełniana, taki kardiganik, bluzka kardigan z perłowymi guziczkami. O. Podwinęłam sobie trochę rękawy, no bo jednak lato. No i jedwabna spódniczka jest bardzo fajna, ma takie tutaj fajne wiązanie, ale trochę przykryte. Sandałki, takie moje te beżowe, wiązane w kostce, zapinane w kostce. No i ostatnio zakupiona torebeczka, pewnie poznajecie, z Hola od John Rocka. No i tak się to prezentuje, troszkę dalej Wam pokażę. Dzisiaj nie było aż takiej pogody tutaj, więc nie rozkładałam na tarasie tych wszystkich, wiecie, tego całego majdanu, tych kanap, bo tam troszeczkę muszę to zabezpieczać. No, tylko pokazuję Wam się tutaj, bo już będę wychodzić. I super, ten strój jest mega, mega wygodny. W ogóle ta spódnica jest taka niekrępująca ruchów i no i świetna jest po prostu. Ten bardzo jasny, wrzosowy, taki fioletowy kolor też mi się podoba. O ile jestem opalona, to wyglądam w nim nawet tak znośnie, powiedziałabym. No i lecę w takim razie, kochani, do zobaczenia jutro, bo wrócę dzisiaj późno, więc już nic nie nagram. Widzimy się kolejnego dnia, czyli już we czwartek, to będzie piąty dzień. Tak, piąty dzień mojego wyzwania i wcale mi się jeszcze nie znudziło, powiem Wam, także jeszcze pewnie coś zobaczycie, sporo rzeczy. Kochani, witajcie kolejnego dnia, piąty dzień dzisiaj, czwartek, ale zaczęłam w niedzielę. No i jestem dzisiaj bez potomki, bo trochę przyspałam sobie i muszę się śpieszyć, więc już nie kręciłam, idę na zakupy. Trzeba jakieś śniadanie zjeść. No i zobaczcie, taka spódniczka, sukienka jedwabna w
kwiaty, jest bardzo wygodna, w ogóle patrzcie, ona jest taka nietoperzowa, luźna, fajna. No i oczywiście jest to jedwab naturalny, fajne kolory ma. W ogóle jestem taka jeszcze, no trochę ogarnięta, ale bez takiego makijażu jakiegoś wyjściowego. Biorę sobie siatkę, taki koszyk mój i pomykam kupić coś na śniadanie, na obiad. No i później nagram coś dla Was, jak być może dzisiaj jadę na próbę, zobaczymy jeszcze. I wtedy nagram dla Was kolejną nagryweczkę. Także bye bye! No i oczywiście pyszne śniadanko na bogato, sałatka, zobaczcie, sałata, którą wyhodowałam w naszym ogródeczku, o tam, widać. No i własna pietruszka, no tylko pomidorki jeszcze nie własne. Pyszna oliwa z oliwek, sos, ocet balsamiczny, miło, i będzie do tego tuńczyk albo makrelka. Kawa z mlekiem owsianym, samo zdrowie. Pozdrawiam. Kochani, jest wieczór i nie zmieniłam stylówki, także tylko krótka nagrywka. Włożyłam sobie tylko mój sweter z alpaki, taki długi, bo jest tak chłodno, bo wieczorem. No i zamierzam się zabierać za hennowanie włosów, co zajmie mi kilka godzin, ale będę sobie w międzyczasie coś tam robić, jak henna będzie sobie działać. Także do jutra, kochani. Już w 6. dniu, do zobaczenia, pa, pa! Witajcie, kochani! Dzisiaj już jest piątek, więc to jest 6. dzień wyzwania. No i dzisiaj jestem w ciemnej takiej koszulce, trochę Wam to pokażę. Taka z jedwabiu ciemna, bordowa, bo po prostu wczoraj robiłam sobie hennę na włosy i no i ta henna, jak się trzeba ją spłukać najpierw samą wodą po tym, jak już zadziała jakby. No i nie można jej myć szamponem, więc ona trochę później zostawia takiego zielonkawego koloru, taki brązowo-zielony, więc nieciekawy kolor. Jakbym włożyła sobie jasną jakąś piżamę czy koszulę, no to by mi to po prostu z włosów mogło w nocy zafarbować. Także nawet sobie narzucam taką szmatkę jedwabną na poduszkę, żeby też nie pobrudzić pościeli. No i dlatego dzisiaj to tylko tak na chwilę narzuciłam, bo jest tak minimalnie chłodno dzisiaj. No ale generalnie będę raczej ciemne ubrania dzisiaj, bo jeszcze do jutra muszę nosić właśnie takie ciemniejsze ciuszki z tego względu, żeby nie zafarbowały po prostu od moich włosów. O, jutro już umyję szamponem włosy i wszystko będzie normalnie. Także, moi drodzy, dzisiaj jak się ubiorę już na dzień, będę musiała pojechać na próbę dzisiaj do Krakowa, no to zobaczycie kolejny outfit. No i w ogóle mam trochę pracy też w domu, także pozdrawiam Was już, cześć! Kochani, właśnie wybieram się na małe zakupy, tak, teraz taki bardziej nieformalny strój, no i ciemna koszulka, jak już mówiłam, ale koszulka jest od Melen Birker, nie, przepraszam, od Karen Millen z czystego jedwabiu, także jest też bardzo, bardzo przyjemna, cieniusieńka, taka ekstra się w niej czuję. Odzwyczaiłam się od ciemnych kolorów, powiem Wam, że aż się dziwnie czuję, że taką ciemną mam na sobie. No i do tego mam shorty, takie spódniczkowe lekko. One są akurat z wiskozy, no ale myślę, że na takie bardzo nieformalne zakupy lokalne to wystarczająco ekskluzywny strój. No i zielone baleriny, o te, które ostatnio widzieliście w holu niedawno. Mam też moją torbę z British Museum pod kolor, oczywiście, lnianą. No i kochani, później już będzie może coś bardziej eleganckiego. Bye, bye! Witajcie, kochani, po południu i jak widzicie, moja stylówka wyjściowa. Mam ciemną bluzkę, no bo moje włosy jeszcze zostawiają trochę koloru. No i moja oczywiście ukochana, uniwersalna spódnica z jedwabiu. Pasek w kropeczki, żeby trochę dodać takiego pazura. No i takie klasyczne baleriny biało-beżowo-czarne w zasadzie. Idealne według mnie teraz dopełnienie tej stylówki. Chociaż czerwone baleriny też by wyglądały spoko. Ale podoba mi się tak, jak jest teraz. No i kochani, nie idę na tą próbę. Okazało się, że jest odwołana. A już byłam
praktycznie ubrana do wyjścia i tak czekałam tylko na potwierdzenie, no i przełożone na jutro wszystko. Więc kochani, właściwie przebieram się już w domówkę, ale nie będę już Wam pokazywać tej stylówki domowej, bo to samo będę miała jutro rano, a nakręcę dla Was jeszcze jutro dwie przebiteczki. Właśnie poranną i potem taką już wyjściową stylóweczkę, czyli sobotnią, taką do teatru, jaką będę miała. No i chciałam tylko Wam jeszcze powiedzieć, że właśnie byłam dzisiaj na wyprzedaży w Lumpeksie w Dobczycach po 2 złote. Super, po prostu super. I kupiłam super fajne rzeczy, które już Wam niedługo pokażę w holu wyprzedażowym właśnie. Tutaj w siatce mam raz, dwa, trzy, cztery, cztery rzeczy. Cztery czy pięć rzeczy i jeszcze dwie rzeczy nagrałam, bo zostawiłam je u przyjaciółki już, bo to dla niej kupiłam. No jestem mega zadowolona, a nie, przepraszam, jeszcze mam dwie rzeczy, które już dałam do prania, czyli jest całkiem fajny haul, może nieduży, ale za to z świetnymi rzeczami i nie uwierzycie, że te rzeczy kupiłam naprawdę na tej mega wyprzedaży po 2 złote. Nie wiem, czy mam takie szczęście, czy po prostu inne osoby nie umieją patrzeć tak jak ja. No zobaczymy, zobaczycie. Kochani, na razie widzimy się już jutro. A jeszcze się Wam pochwalę, zobaczcie sobie na przebitkach, jak przepięknie kwitnie mi budleja, czyli motyli krzew. To jest cudowny krzew, który przyciąga bardzo dużo motyli. Ja mam 3 takie budleje w różnych kolorach i no tak pięknie kwitnie, że muszę Wam to pokazać, bo jeżeli macie ogród i do tej pory zastanawialiście sobie, jakie piękne letnie rośliny właśnie kwitnące będą przyciągać owady, motyle, to bardzo Wam polecam budleje, ale niestety trzeba je szczególnie w pierwszych latach okrywać na zimę taką włókniną specjalną i przykrywać im dół też, no ale za to w lecie przecudownie kwitną, w różnych kolorach są, szczególnie w odcieniach fioletów, różnych bordo. No i roje motyli naprawdę, tutaj cały czas siedzą 4, 5, 6 motyli na tym krzaku, non stop w zasadzie. Będziecie mieć pełno motyli w ogrodzie, jeżeli sobie właśnie budleje posadzicie, bardzo, bardzo fajne rośliny. Witajcie kochani, dzisiaj ostatni dzień wyzwania, no i oczywiście najpierw powiem, co mam na sobie. Moja ukochana, absolutnie number one, sukienka domowa. Właściwie cały czas mogłabym w niej chodzić, bo ona jest tak wygodna. Właśnie wiskoza, znowu z jedwabiem na wierzchu. No i jest po prostu super. Poza tym kocham ten styl. Ja bym mogła cały czas ubierać się w stylu baleriny. Wstanę na chwilę. Taki pudrowy róż, bardzo jasny, do tego mam taki mini sweterek, bo jeszcze przed chwilą było dość zimno. Znaczy, może nie zimno, ale w każdym razie jeszcze się tak nie rozbierałam. No i tak mogę spędzić w domu cały dzień, to jest takie przyjemne, luksusowe i w ogóle nie chcę się tego zdejmować, nawet żeby się przebrać na miasto, szczerze Wam powiem. No ale będę musiała, więc jeszcze zobaczycie jedną przebiteczkę. Właśnie jak już będę gotowa do wyjścia. No i tak to wygląda, moi drodzy. I to jest rzecz, którą najczęściej w domu noszę. Nawet zdarzało mi się w zimie do rajstop, bo po prostu uwielbiam to nosić. I zrobiłam sobie smoothie, więc zdrowie na poranek. Zobaczcie, tam w przebitce Wam pokażę, kupiłam sobie taki słój na napoje, bo te wszystkie dzbanki nie wystarczały w taki upał, bo szybko się ta woda kończy, więc kupiłam taki duży słój, 4-litrowy i właśnie robię sobie wodę z cytryną, z miętą w środku. No i to w zasadzie starcza na cały dzień. No i właśnie co rano smoothie, dzisiaj jest tam w przebitce będzie widać ananas, jagody, marchewka, olej lniany, nasiona chia i woda po prostu. Tam nie ma żadnych, nic do słodzenia, nic białego, także to są same owoce i woda i warzywa. No i codziennie staram się trochę zmieniać receptury, żeby się bardzo mi to nie znudziło. Czasem jest bez jagód, czasem są maliny, czasem tylko ananas z grejpfrutem na przykład. Także na zdrowie, kochani, warto zadbać w lecie o zdrowie i o taką lżejszą dietę, żeby organizm się trochę zregenerował. Zachęcam Was. No i kochani, moja ostatnia stylówka. Postanowiłam ubrać się w stylu takim boho, bo wiecie, ja pracuję też w teatrze. No i dzisiaj mamy spektakl, koncert, to jest taki teatr muzyczny, więc różne takie kabaretowo-muzyczne numery będziemy śpiewać. Stąd mój pomysł, żeby ubrać się w ciuchy projektanckie, no bo jak najbardziej w stylu milionerów. Sukienka Malen Birger,
W dodatku sukienka, która jest pod tą sukienką, też jest Malenbirger, bo trzeba ją ubierać warstwowo, wiecie, ta sukienka, jak ją kupiłam, nie miała spodu. Być może w oryginale jest spód, albo po prostu można sobie kombinować z różnymi spodami. No i dzisiaj taka bardzo ciemnogranatowa sukienka Malenbirger pod tą sukienkę Malenbirger, więc jest zestaw 100% od projektantki. No i mam dzisiaj wyjątkowo vintage'owe buciki. To są, nie uwierzycie, ale buciki po mojej babci jeszcze, świętej pamięci, które przywiozła z Ameryki. Są super, bo właśnie chciałam trochę takie, żeby się nie wybijały. Są w kolorze cielistym z takimi kokardkami. Ja to nazywam takie daisy shoes. One są po prostu takie słodkie na koturnie brązowym, więc będą pasować do kolorystycznie do Vuittona. Też jest beż i brąz. No i dzisiaj włożyłam brązowy pasek, żeby nawiązać do torebki. I wiecie co? No i oczywiście okulary też brązowe, w takich brązach delikatnych. I wiecie co? Jak się już ubrałam w to, to stwierdziłam, że nie jestem pewna, czy tak wyjdę, bo co prawda niedługo będę się zbierać, ale jest tak gorąco dzisiaj, że mimo, że to są same dziury praktycznie, to jednak jest mi za gorąco w tej sukience. Ja co prawda dopiero będę wychodzić, jak już tak będzie lekko pod wieczór, ale jest naprawdę gorąco i chyba jednak zastanawiam się, czy nie przebrać się w tą sukienkę od Diane von Furstenberg z Jedwabiu, którą widzieliście kiedyś w holu. Jeśli nie widzieliście, to sobie zobaczcie tamten hol, gdzie pokazuję ją. Tutaj krótka przebitka tylko. No i jeżeli jednak nadal wieczorem, za niedługo w sumie, będzie aż tak gorąco, no to chyba się przebiorę jednak w tamtą, no bo nie dam rady, a muszę trochę przejść w centrum. No i nie wiem, czy jestem w stanie w tak gorącą pogodę wytrzymać, mimo że to wieczór, to no zobaczymy. W każdym razie będzie to albo ten outfit, który już włożyłam teraz, albo będzie to właśnie ta sukienka od Diane von Furstenberg. Jest jednak mimo wszystko lżejsza. Jeszcze pokażę Wam tak na szybko sukienkę, którą jutro na moje imieniny z przyjaciółką ubieram, bo mam takie małe spotkanie w małym gronie. No i właśnie też planuję włożyć jedwabną sukienkę, żeby jeszcze kontynuować to wszystko. No i taka prześliczna sukienka z cieniowana, też już kiedyś pokazywana przeze mnie. No i ona jest troszkę taka bardziej na luzie, ale jest bardzo elegancka, więc myślę, że będzie się nadawała w sam raz na takie ogrodowe spotkanie. No i już się bardzo spociłam, więc będę kończyć, kochani. Oczywiście, jeżeli jesteście tu od niedawna, zasubskrybujcie kanał, będzie dużo nowości. I już w czwartek zapraszam Was na wyzwanie z jedną youtuberką. Być może ją znacie. I będzie to bardzo fajne wyzwanie. Uwierzcie mi, jest to wyzwanie związane z jednym serialem, który na pewno znacie, jestem przekonana. Serialem bardzo modowym. I będzie naprawdę ciekawe. Będzie przypuszczalnie trudniejsze i trochę dłuższe niż poprzednie wyzwanie, które niedawno było. Więc naprawdę Was zachęcam, zajrzyjcie, bo będzie, myślę, że będzie naprawdę super. Zresztą jeszcze za chwilę będę nagrywała właśnie dokładnie vloga o tym wyzwaniu. Podsumowując, bardzo, bardzo fajne było to ten cały tydzień, te wszystkie stylówki luksusowe i na pewno będę teraz praktycznie cały czas się tak ubierać. Jest lato, więc te jedwaby się idealnie nadają. No i już widać, że mimo, że ta sukienka jest luksusowa od projektantki, to jest za ciepła. W jedwabiu bym się tak nigdy nie spociła, więc za chwilę pewnie się jednak przebiorę. Kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. No i życzę Wam wspaniałego tygodnia, niedzielnego wieczoru i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!